pięknie utrzymane zieleńce i czystość na osiedlu dopingują mieszkańców do takiego dbania o porządek, jakiego nie spotyka się nigdzie indziej. Ład i czystość panują nie tylko na ulicach. Klatki schodowe są starannie pastowane. Ten materiał filmowy, który tu obejrzeliśmy, był przygotowany dla Kroniki, ale wzbudził w nas wątpliwości. Jak to się mówi, znamy życie i poczuliśmy zapach lakieru. Zapadła decyzja sprawdzić. Znajdujemy się już na osiedlu Słowackiego. Przejechaliśmy przez ulicę Wileńską, czyli właśnie jedną z tych dawnych dolin rzecznych, gdzie ten ruch samochodowy jest taki wzmożony. I jesteśmy na kolejnym wzgórzu, czyli osiedle Słowackiego, projektowane przez Zofię i Oskara Hansen. I tutaj już widzimy zupełnie inną logikę planowania. Przede wszystkim Hansenowie mieli koncepcję, która pozwalała na właśnie budowę tych długich, połamanych budynków, zwanych przez mieszkańców wężowcami. A w środku są krótkie budynki, natomiast w sercu osiedla teraz jest kościół, ale tutaj jeszcze to żółte pokazuje oryginalny plan Młodzieżowego Domu Kultury. Oskar Hansen był właściwie twórcą takiej koncepcji linearnego systemu ciągłego, która też jakby wpisywała się w ten pomysł, że miasta się będą rozbudowywać i że coraz więcej ludzi będzie chciało żyć w miastach i że w związku z tym trzeba je jakoś sensownie poukładać. Tak oni mieli taki pomysł, żeby to się odbywało według planu i żeby jakby strefy brudne, przemysłowe, hałaśliwe, produkujące zanieczyszczenia były odizolowane takimi buforującymi strefami zielonymi i żeby jakby ta zieleń tworzyła takie bezpieczne miejsca dla tych wysp mieszkańców. I tak na przykład tutaj widać, jest ulica Wileńska, druga taka ulica, która jest też jednym z głównych traktów miejskich, to jest ulica Zana. I tutaj widzimy, że te długie budynki jakby izolowały od tej strefy wzmożonego ruchu wnętrze osiedlowe. Tutaj po tej zewnętrznej stronie były śmieci, dojazdy, usługi, hałas. Natomiast w środku miało być to i odizolowane od wiatru i jakby wyliczone na sposób kąt padania słońca, tak żeby te wnętrze były doświetlone. A przede wszystkim pomiędzy tymi krótkimi budynkami, zwanymi przez mieszkańców betkami, one miały tworzyć takie właśnie kameralne wnętrza, a całe osiedle miało być ogrodem, który był też jakby korespondował z tradycjami skandynawskich architektów. Zobaczmy, na ile to się udało zrealizować. Mamy długie budynki, te trzy, które widzieliśmy przy Balladyny, czyli wężowce. Mamy krótkie budynki, czyli betki, punktowce. I mamy pomiędzy nimi kameralne wnętrza usypane na skarpach. O tym placu zabaw mówiłam, że jest manifestacją architektury Hansenów. Może być zarówno piaskownicą, może być obozem walk, może być gabinetami lekarskimi, sklepem fryzjerskim. Są betony, po których można skakać. Zdarzyło mi się kiedyś źle ocenić odległość, więc nie będę demonstrowała. I tutaj ten właśnie element nawiązujący do prefabrykacji. A tam dalej już widać takie standardowe urządzenia zabawowe z okresu PRL, nawiązujące właśnie do tych fascynacji lotami kosmicznymi i rakiet. Chciałam zwrócić Waszą uwagę jeszcze na balkony. Jakby pomysłem Hansenów na zindywidualizowanie takiej architektury pomyślanej na właśnie tak zwaną korbusierowską wielką liczbę było to, żeby ten rytm balkonów był nieregularny i żeby w ten sposób rozbić monotonię. Oni też prowadzili konsultacje społeczne i
jakby sprawdzali, jakie typy rodzin, być może zawodów wykonywanych w domu, jakie modele rodzin i zamieszkiwania preferują mieszkańcy, z której strony chcieliby mieć balkon albo przynajmniej przynależący do którego z pokoi. I to się zakończyło fiaskiem, ponieważ osoby, które czekały w kolejce na przydział mieszkaniowy, jakby w tym okresie były różne sytuacje, żeby przyspieszyć kolejkę albo żeby się wbić poza nią. W związku z tym te osoby, które konsultowały te mieszkania, to były inne osoby niż te, które je dostawały. Pisarz, reportażysta Philip Springer uważa, że mimo, że Hansenowie byli ateistami, to że jakby mieli stosunek taki uświęcony do ziemi i że nie chcieli wywozić ziemi spod fundamentów. Oni nawiązywali do tego krajobrazu, który zastali przed postawieniem osiedla i w związku z tym, że on był taki naturalnie poofalowany tymi wąwozami, to też chcieli zadbać o to, żeby właśnie te przestrzenie pomiędzy budynkami miały taki kameralny, swojski klimat, żeby one też były jakby, żeby on był kontynuowany tymi samowolnymi nasadzeniami mieszkańców. I tutaj jakby widać, że na osiedlu Mickiewicza te nasadzenia są dużo bardziej uporządkowane, a tutaj mają taki klimat znacznie bardziej dynamiczny, zindywidualizowany i jakby ci mieszkańcy, którzy się opiekują daną zielenią, to też trochę wyznaczają nią swoją tożsamość estetyczną. Jeśli chodzi o tę indywidualizację, to tutaj była inicjatywa Stanisława Kukuryki. Czyli lubelskie spotkania plastyków. Akurat na osiedlu Słowackiego to były mozaiki i chodziło o to, żeby te prześwity też w pewien sposób zindywidualizować, żeby im nadać tożsamość wizualną, też żeby mieszkańcy, którzy w tej szarości, wtedy jeszcze w początkowych latach bez drzew, żeby po prostu byli w stanie zapamiętać, koło czego mieszkają i którędy wchodzą i żeby każda klatka schodowa była właśnie naznaczona taką odmienną sztuką osiedlową. I Stanisław Kukuryka w ramach LSP, czyli tych lubelskich spotkań plastyków, zaprosił uznanych artystów z Lublina i spoza Lublina. Tutaj na przykład widzimy projekt Zdzisława Stanka. Więc mieszkańcy dostali takie mieszkania. Hansen wiedział, że te czasy kiedyś się zmienią, jakby, że te standardy się będą zmieniały. W związku z tym mieszkania były planowane w sposób modułowy. To znaczy tak, żeby te wnętrza mieszkań, żeby te plany wewnątrz mieszkań były ruchome. I też tak, żeby te mieszkania dawały możliwość połączenia. Mimo, że to było zindywidualizowane, to było na tyle niedużo miejsca, że wszyscy i tak mieli to samo wyposażenie, które było dostępne. I że był jeden model tapczanika, który jak Tetris wskakiwał w jedno tylko miejsce pokoju dziecięcego i że praktycznie jak tam wskoczył raz, to dopiero potem podczas remontu w latach 90. był wymieniany. I że taka była rzeczywistość bardzo wielu mieszkań. Więc oni skorzystali z tego, żeby to rozbudować i jeszcze jeden bohater, który miał taką sytuację, że właśnie przeniósł się z osiedla Mickiewicza na to osiedle, powiększył to mieszkanie, jak się powiększyła rodzina, a jak dzieci się urosły, wyprowadziły z domu, okazało się, że postanowili się rozwieść z żoną, ale jakby zostać po sąsiedzku, więc zamieszkali w dwóch sąsiadujących obok mieszkaniach. Jeszcze 5 lat temu rozciągały się tu puste pola i doły żwirowe. Dziś na tym dalekim przedmieściu Lublina wyrosło i rośnie wciąż dalej osiedle, które nosi nazwę Słonecznego Wzgórza. Mieszkańcy mówili złośliwie, że te budynki wyglądają teraz jak fawela, jak slumsy. I był problem z tym, że one przez wiele lat były remontowane, nie były termomodernizowane. I tutaj te dwa pierwsze budynki jakby też poddano takiej eksperymentalnej termomodernizacji w konsultacji z miejskim konserwatorem zabytków. Plan jest taki, żeby wrócić do tego pierwotnego założenia, czyli tego, który proponował Hansen, ale też jednak jest to dosyć kosztowna sprawa. Na przykład ta warstwa panierki
powinna być jak najcieńsza, w związku z tym dosyć droga. Dzieciaki z osiedlowego przedszkola na pytanie, czy mieszkasz w Lublinie, odpowiadają nie na LSM-ie. LSM znaczy oczywiście Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa i ten skrót zyskał sobie prawo obywatelstwa w mieście i okolicach. Tutaj widzimy budynek przedszkola. Budynek w panierce po termomodernizacji, ale ocenianej przez samych użytkowników jako dosyć udana. Początkowo Hansenowie nie planowali tutaj ogrodzenia, bo wychodzili z założenia, że ogród osiedlowy jest jakby naturalnym placem zabaw dla dzieci przedszkolnych i że ten cały teren powinien być takim placem zabaw, co nie do końca miało przełożenie na praktykę, między innymi dlatego, że przedszkole i te paraboidalne dachy przedszkola stały się placem zabaw dla nastoletniej młodzieży, która nie bardzo miała co ze sobą zrobić i tutaj wchodziła właśnie skacząc po dachach. Przed tą termomodernizacją to było pomyślane tak, że to było, że to wyglądało mniej więcej tak, jak ten pawilon usługowy przy Balladyny 10, czyli bardzo duże przeszklenia, metal i szkło. Ze względów oszczędnościowych jednoszybowe okna, czego doświadczamy w muzeum, więc w lecie szklarnia i gorąco, a w zimie faktycznie zimno. Tutaj kolejna realizacja formy otwartej. Mała architektura. Uwielbiam tutaj zabierać studentów tak zwanych kierunków kreatywnych i ich pytać o 20 zastosowań tej architektury. I tak właśnie, moi drodzy, Hansenowie widzieli formę otwartą. Tutaj jest też przykład tego aktywnego tła Hansenów. Czyli oni mieli taką koncepcję, że właśnie to tło, które jest nieneutralne, tylko właśnie na przykład w tym kolorze jest tak zwanym tłem aktywnym i że tutaj jakby postaci, które się tutaj pojawiają, stają się naturalnymi aktorami w tych planach. I jakby w związku z tym między nimi a tym tłem tworzy się pewien rodzaj napięcia relacji. Teatr formy otwartej, czyli taki mało klasyczny amfiteatr. Ta góra pierwotnie była nazwana Łysakiem, w związku z tym, że tutaj nie było tej zieleni. Stąd się rozciągała panorama na dzielnicę uniwersytecką, która jest na wprost. To miejsce w związku z tym, że było na skraju osiedla od początku usytuowane, stało się miejscem właśnie dla spotkań kameralnych, alkoholowych. W związku z tym też, że ta akustyka na osiedlu tak pracuje, że jakby próbując wypić piwo w tych wnętrzach osiedlowych, to się bardzo niesie i te rozmowy słychać. A tutaj jest, nie ma doświetlenia, jest dosyć schowane to miejsce w tej zieleni, ukryte. Także ono dosyć szybko nabrało takiego jednoznacznego charakteru, w związku z tym takie było trochę wyparte, zakazane. Na przykład dzieciom nie wolno się tutaj było bawić ze względu na porozrzucane szkło. Wydaje mi się w mojej prywatnej interpretacji, że to jest w ogóle taki los, który spotkał architekturę Hansenów. Że ona była gdzieś bardzo śmiała i radykalna w tych wizjach, ale jednak jakby mieszkańcy zagłosowali nogami na prostsze rozwiązania, na takie bardziej znane i zrozumiałe. To wzniesienie, tak zwana górka saneczkowa, była czymś, co często powstawało w okresie PRL i jest powtórzone na wielu osiedlach. Ono było oryginalnie pomysłem Hansenów. Natomiast to, co tutaj widzimy, już nie. To znaczy Hansenowie jakby nie myśleli w sposób centralistyczny, raczej decentralistyczny. I jednak wygrała taka koncepcja kościoła, w tym sensie klasyczna, jakoś nawiązująca do Hansenów, ale która jednak tak tradycyjnie jest dominantą architektoniczną, jakby pokazuje hierarchię i strukturę jakąś dominującą nad pozostałym terenem. I jakby ta realizacja pokazuje, że
że w jakiś sposób jednak ta architektura Hansenów została niezrozumiana, odrzucona. Jest to jakby ciekawy materiał do dyskusji współczesnych o tym, na temat też pewnego naszego wyobrażenia, jakby o porządku struktury, o demokracji, o architekturze, która odzwierciedla pewne modele relacji społecznych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale też która zaprasza do eksperymentów i do tego, jak te eksperymenty z jaką odpowiedzią się spotykają. To pan rzeczywiście pastuje schody? A co panie myśli? No, myśmy myśleli, że to taka reklama. Reklama? A to, że mnie tyłek boli, to też reklama? Więc to ogólnie przyjęty zwyczaj na osiedlu? No, widzi pani, u nas nie ma dozorców. Względy oszczędnościowe. I dlatego od początku wszystko my sami robimy. Od początku? Od początku istnienia osiedla? Od początku, od pierwszy lokator, który się wprowadził w pierwszym budynku.